Piłkarze pierwszej ligi rozegrali dzisiaj 22. kolejkę spotkań. Najciekawiej zapowiadał się mecz w Warszawie między stołeczną Legią i liderem Górnikiem Zabrze. Kibice wychodzili ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej zawiedzeni. Już dawno oba zespoły nie zaprezentowały tak słabej gry. Niecelne podania, mało strzałów na bramkę to tylko dwa minusy sobotniego meczu. Remis 0-0 zadowala oczywiście zabrzańskiego Górnika, który coraz pewniej zmierza do zdobycia tytułu mistrzowskiego. Legioniści mimo kilku strzałów myśleli chyba raczej o świątecznym odpoczynku. Już pierwsze minuty meczu ŁKS-u w białe stroje z Pogonią wykazały przewagę szybkości i zdecydowania w grze portowców. W czwartej minucie tylko szczęśliwa interwencja obrońcy Różyckiego zapobiegła utracie gola po strzale Krzysztolika. W 13 minucie ten sam zawodnik Pogoni strzelił minimalnie niecelnie. Piłka trafiła w słupek. Wreszcie przewaga drużyny gości udokumentowana została zdobyciem bramki. W 21 minucie pokonał Bakę Leśniak. Akcje ŁKS-u były nieskuteczne. Brakowało dokładnych podań pod bramką Pogoni i celnych, silnych strzałów. Łodzianie nie wykorzystali nawet takiej oto sytuacji. Za to Pogoń zdobyła drugiego gola w 36 minucie meczu. Podaną do Hawrylewicza piłkę przejął Żelazowski i precyzyjnie strzelił w tzw. krótki róg. Dopiero po tej bramce zaatakowali energicznie Łodzianie. Efektem lepszej gry ŁKS-u były rzuty rożne. Po piątym z nich piłka trafiła do Barana i w 42 minucie meczu ŁKS zdobył tzw. kontaktową bramkę. W 77 minucie wprowadzony o kilka minut wcześniej do gry Cyzio strzelił trzecią dla Pogoni i ostatnią w tym meczu bramkę. Pogoń zasłużenie wygrała w Łodzi z ŁKS-em 3-1. W Gdańsku w meczu z lubelskim Motorem Lechię po raz pierwszy prowadził trener Zbigniew Kociołek, bowiem w połowie tygodnia Marian Geszke otrzymał w klubie urlop. Spora, mimo przenikliwego zimna grupa kibiców wreszcie doczekała się bramek na stadionie we Wrzeszczu. Najpierw Kupcewicz po dośrodkowaniu Chocieja dobił piłkę i już w czwartej minucie było 1-0 dla miejscowych. Podwyższył w 17 Chociej głową, a podawał Pękala. Obrona gości stała jak zaczarowana. W 50 minucie fatalny kiks przydarzył się bramkarzowi Motoru Karwatowi, który niefortunnie wybijał piłkę i Pękala przytomnie go przelobował. Wynik spotkania Lechia Motor na 4-0 dla gospodarzy ustalił w 74 minucie dobrze dziś grający Kamiński po akcji najstarszego i zarazem najlepszego na boisku 37-letniego Zdzisława Puszkarza. W pozostałych spotkaniach GKS Katowice wygrał z Widzewem Łódź z 1-0, Górnik Wałbrzych przegrał z Zagłębiem Lubin 1-3, a Polonia Bytom zremisowała z Olimpią Poznań 1-1. Lech Poznań wygrał ze Stalą Mielec 3-1, natomiast w meczu Ruch Chorzów Śląsk Wrocław na 2 minuty dosłownie przed końcem spotkania Ruch prowadził 1-0. Liderem jest nadal oczywiście zabrzański Górnik. Tymczasem w drugim dniu hokejowych mistrzostw świata grupy A, które rozgrywane są w Wiedniu, omal nie doszło do niespodzianki. Finlandia zdołała wygrać ze Szwajcarią zaledwie 3-2, choć do połowy spotkania utrzymywał się wynik remisowy 1-1. To fragmenty tego meczu. W innych dzisiejszych spotkaniach Związek Radziecki pokonał Republikę Federalną Niemiec 7-0, a Szwecja wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 6-2. Czwarty sobotni mecz Czechosłowacja-Kanada rozpoczął się przed niespełna pół godziną. Wczoraj Kanadyjczycy pokonali Stany Zjednoczone 3-1. I na zakończenie jeszcze jedna informacja piłkarska. W towarzyskim meczu w Tbilisi Związek Radziecki przegrał ze Szwecją 1-3. Tyle ze sportu.